Cześć i zapraszam Cię na drugą część filmiku. Podam Ci teraz 10 różnych zabaw z misiem pluszowym, z naszą maskotką. 5 z nich było już na Facebooku i były publikowane w różnych infografikach z tej okazji, więc wybrałem takich 5, które mi się najbardziej chyba podobają, a 5 będzie bardziej takich ze świeżym spojrzeniem. No i powiem, że te drugie 5 to będzie bardziej takich bieżnych, więc mam nadzieję, że też Wam się spodobają. I zaczynamy od pierwszej zabawy. Podaj misia. O, przepraszam, tu już mam schowane. A więc podaj misia będzie polegała na tym, że ustawiamy dzieci wokół chusty na przykład, siadają sobie wygodnie, podajemy misie między niektóre dzieci i na przykład mówimy, że teraz ich zadaniem jest podać misia do osoby, która siedzi po prawej stronie, na przykład za pomocą stóp. Można podać za pomocą łokci, ale można też wymyślać zupełnie inne sposoby, jak na przykład połóż się obok misia i spróbuj go, turlając się, przepchnąć w bok. Albo na przykład spróbuj podać czołem. Albo na przykład bierzemy i prawa ręka, lewa noga. W jaki sposób chcemy, w każdym razie podajemy misie w prawo i co chwilę zmieniamy sposób. Dobra, czas na zabawę numer 2. Tym razem wszystkie misie naszych dzieciaków wędrują pod chustę. Dalej wszyscy siedzą w siadzie skrzyżnym i zaczynamy wachlowanie chustą. No i wymyślamy, kto wejdzie pod chustę i będzie szukał swojego misia. Ochotnik na pewno się znajdzie, wchodzi, szuka swojego misia. No i jak wywachlujemy, wychodzi ze swoim misiem. No i czas na kolejną osobę, aż zostanie misiów 0. Dobra. Czas na trzecią zabawę. Też wykorzystamy do tego chustę. Może wybierzemy jednego strażnika, który będzie siedział i zawiązujemy mu oczy, a więc nie powinien nic widzieć. Powiedzmy, no, nie będziemy mu zamykać tutaj na zdjęciu. I tutaj układamy wokół niego misie. Oczywiście one są dużo mniejsze niż tutaj na załączonym filmie. No i zadaniem jednego z uczestników jest podebrać misia z chusty. A zadaniem naszego strażnika jest wskazać, skąd ta osoba się porusza. Najlepiej, aby osoba, która chce uprowadzić misia, starała się jakoś z drugiej strony podchodzić, żeby strażnik miał czas do namysłu i żeby mógł wysłuchać, kto się skrada. Dobra, a więc mamy chustę za sobą i czas teraz na zabawy z muzyką w tle. No i pierwszą zabawą to będzie oczywiście każdy z naszych uczestników ma swojego misia i prowadzący bawi się z dziećmi, no i w pewnym momencie pokazuje różne ruchy taneczne, kiedy na przykład chwyta się za biodra, misiu musi przejść dookoła dziecka, kiedy pokazuje ręce w górę, trzeba podnieść misia do góry. Kiedy na przykład pokazuje podskoki, trzeba dookoła na przykład misia skakać albo przeskoczyć z misia, więc robimy różne ciekawe figury. No i później po chwili możemy poprosić jedną z dzieci, aby pokazała jakiś swój ruch. Zabawa piąta. A więc może zróbmy w ten sposób, że muzyka nadal gra i dzieci bawią się wspólnie, trzymając misie, i kiedy muzyka się zatrzyma, trzeba jak najszybciej zamienić się z jakąś inną osobą swoim misiem. Ważne jest to, aby co muzyka się zatrzyma, była zmiana z kimś innym, nie było z tą samą po prostu osobą. I tak bawimy się, aż w końcu może misie trafią do swoich właścicieli. Czas na kolejną zabawę. Już będzie to zabawa numer 6. I tym razem dobieramy się w pary. Jeden miś na parę, albo nawet nie. Niech będą dwa misie na parę. I wybrana osoba ma za zadanie schować swojego misia, a druga osoba z pary tym misiem zakrywa sobie oczy. No i w tym momencie próbujemy schować misia i jak już uda nam się go
schować. Prosimy te osoby, które miały zamknięte oczy, aby odszukały misie swoich kolegów albo swoje, w zależności od tego, jak wybraliśmy. Można oczywiście cichutko puścić muzyczkę, jak dzieci je odnajdą, zamiana w parach, a później można zmienić się też w parach. I tym razem czas na Berka. Szukam sobie tutaj osoby, która mogłaby pobiegać. Dobra, mamy Bereczka. No i jej zadaniem jest jakby dotknąć jedną osobę i jak ją dotknie, to wtedy przechwytuje tego misia. I ona zaczyna uciekać. A zadaniem osoby, która nie ma misia, jest na przykład dotknąć misia drugiego. Tutaj może powstać problem taki, że dzieci nie będą chciały oddać swoich misiów. Więc może warto zrobić to na zasadzie albo wylosować wcześniej misie, czyli porobić różne zamiany, albo spróbować z tego, z dostępnych jakby pluszaków w placówce, w której się bawicie, o ile no bawicie się na przykład w przedszkolu czy w szkole, o ile takie są. Dobra, czas na kolejnego berka. To będzie bardzo popularny berek. Nasze misie po prostu ratują. Osoby, które uciekają, mogą na chwilę chwycić misie i wtedy nie może osoba, która goni, je dotknąć. Więc biegnie, szuka kolejnych osób. Jeżeli te osoby uciekają, jak złapią misie i zdążą, wszystko gra. No i szukamy. Nie zdążył, dotknął. Ok, ta osoba ucieka, a Berek szuka kolejnych osób. Ważne jest to, aby misie nie były cały czas trzymane w rękach, tylko aby co jakiś po 3 sekundach puszczać albo podawać tego misia kolejnej osobie. I tym razem wykorzystamy do naszej zabawy karteczki. Mogą być karteczki A4. I zanim zaczniemy zabawę, rozkładamy te karteczki na ziemi i na niej kładziemy misie. No i wiadomo, dzieci biegają wokół kartek, trwa muzyka. Na sygnał jakiś umówiony przez prowadzącego, powiedzmy, że bezpieczna wyspa, dzieci jak najszybciej wbiegają na kartki, podnoszą mi się do góry. Komu się nie uda, ten no po prostu się nie udało. Można mu jakby jakieś fajne zadanie wymyśleć. W ten sposób bawimy się przez jakiś czas, zmieniając jakby hasła lub zmieniając to, co, jak, w jaki sposób należy trzymać misia, kiedy wbiegnie się na bezpieczną wyspę. I ostatnia zabawa. Tym razem potrzebujemy różnokolorowe kartki. Ja może zostawię 2 żółte. Zabawa polega na tym, że każdy stoi na kartce, trzyma misia i teraz możemy zrobić 2 sposoby na zabawę. Jeżeli dzieci stoją w kole, te kartki są położone albo w jakiejś rozsypce, na sygnał na przykład żółty trzeba szybko przebiec i zamienić się miejscami razem z misiem. A drugi sposób to jest, trzeba dobiec do koleżanki albo kolegi, zamienić się misiem i wrócić na swoją wyspę. A więc widzicie, pomysłów multum. A teraz, tak jak obiecałem, czas, możecie sobie za chwilę zatrzymać filmik. Pokażę właśnie te infografiki, które już się pojawiły i tu będziecie mieli też różne inne zabawy. Zapraszam Was serdecznie do tego, aby subskrybować tutaj mój kanał YouTube. Będę się rozkręcał, to obiecuję. Zresztą będzie dużo innych też ciekawych filmów, które mam w planie, więc mam nadzieję, że to będzie wartościowe. A za dzisiaj, no właśnie, za dzisiaj, za chwilę jeszcze podziękuję. I ostatnia infografika. I serdeczne dzięki za dziś. Zapraszam na blog, na YouTube. Ostatnio też prężnie rozwijam Instagram, więc jeżeli tam jeszcze nie jesteś, a masz aplikację, to Cię tam serdecznie zapraszam. No to co? Do zobaczenia. Cześć. O-o-o.